Na terenie kompleksu Dworzysko w Sztawni Zdroju odbył się pierwszy w historii piknik Krynolina. Imprezę zorganizował Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w porozumieniu z kompleksem Dworzysko. Przy pięknej pogodzie już od godziny 14 goście mogli podziwiać panie ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i kostiumingu Krynolina. Pojawiły się one w strojach z drugiej połowy XIX wieku. W specjalnych kreacjach przybliżały gościom życie dam i mieszczanek z epoki pozytywizmu i młodej Polski. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć wiele form gier i zabaw z tamtych czasów. Panie chętnie pozowały do zdjęć i opowiadały o aspektach dnia codziennego z tamtego okresu. Miło było posłuchać o występujących różnicach pomiędzy dawnymi a obecnymi czasami. Podczas pikniku usłyszeliśmy również utwory grane w XIX wieku. Ubrania w całości tworzone są przez panie, które spotykają się w nich z innymi amatorkami takich kreacji. Dla najmłodszych Krynolina przygotowała historyczne gry i zabawy, spacer historyczny. Punktem kulminacyjnym był pokaz mody strojów z XIX wieku. Dzisiejsze spotkanie zorganizował dla Państwa Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. Gościmy dzisiaj starostę i wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego. Witam serdecznie Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, starostę, i Panią Iwonę Frankowską, wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego. Dzisiaj, Szanowni Państwo, zaproponowaliśmy plenerową imprezę, która ma na celu przenieść Państwa w świat, którego już nie ma, w świat XIX-wiecznych pikników, w świat wypoczynku za miastem, w plenerze, w scenerii no, przepięknych klimatów akurat XIX-wiecznego uzdrowiska Szczawno-Zdrój, no i o wokowach muzyki klasycznej. Natomiast te cudowne stroje, które Państwo widzą, te cudowne panie przebrane w stroje epokowe, to członkinie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Krynolina, które dzisiaj przygotowało dla Państwa całą tą imprezę, poprowadzi gry i zabawy plenerowe i w związku z tym bardzo serdecznie bym chciała, żeby Państwo gorąco przywitali członkinie stowarzyszenia. Dzień dobry. Chciałabym Państwa serdecznie zaprosić na pokaz mody przygotowany przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina. Nasze stowarzyszenie ma długą nazwę, jest nawet dość liczne. Działa od 2015 roku. Siedzibę mamy na Śląsku, pod Pszczyną, czyli w mieście tutaj dość mocno związanym ze Szczawnem i z Wałbrzychem. Jednak jesteśmy z całej Polski i dzisiaj nasze członkinie przyjechały z Warszawy, głównie z Wrocławia, a nawet jedna pani właściwie pochodzi z Białorusi. Także chciałabym oddać teraz głos naszej prowadzącej, pani Katarzyna Janiszewska, która jest legenda polskiej rekonstrukcji, poprowadzi i opowie wszystko, co wie o tym okresie. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim zaczniemy od tego, jak panie ubierały się o poranku. To nie są nasze dresy, to nie są nasze koszulki nocne, to nie są nasze wygodne piżamki. To, co panie widzą, to jest suknia poranna, która jest rozpostarta na sztelażu, oczywiście pięknie. Ela tutaj prezentuje echalkę piękną też. I szlafroczek. W takim stroju dama mogła przyjmować gości. Oczywiście nie były to jakieś ważniejsze osobistości, ale rodzina mogła dostąpić zaszczytu spotkania się już z kobietą tak ubraną. Na przykład dzieci też mogły już wtedy spotkać się razem z mamą. Bo trzeba wiedzieć Państwu, że no to były te czasy, kiedy trochę inaczej podchodzono też do rodzicielstwa. No, dzieci miały mamki i mamy na przykład piękny pokaz sukienek dziecięcych też. A ty, dziewczynki? Proszę, nasze piękne damy. Można przywitać oklaskami i dodać im odwagi. Oczywiście mała dziewczynka była kopią osoby dorosłej, tylko z krótszą spódniczką. Także dziewczynki mają krynolinki, mają pantalonki, mają butki, oczywiście jak każda dama, chodzą z parasolką, bo kobieta nie mogła się opalić. Każda dama, którą tu widzicie, to są damy z wyższych sfer. To nie są jakieś chłopki z pola, to nawet nie są mieszczki, które pracują. To są damy z dobrze sytuowanych domów
I dziewczynki też reprezentują tę warstwę społeczną. No bo proszę sobie wyobrazić tą zabawę w piaskownicy w takiej sukience. Dziewczynki, przejdziecie się dookoła? Jest to trochę niewygodne, ale mała dama uczyła się, jak być damą od samego początku. Czyli nawet kilkuletnia dziewczynka już miała zakładaną taką malutką krynolinkę, choćby ze sznurków. I oczywiście zaczynały gorset nosić w wieku już 5-6 lat. Tu mamy przykład pięknej sukni piknikowej. Tak, drodzy Państwo, kobiety wypoczywały. Oczywiście trudno sobie wyobrazić nam wygodne poruszanie się w tym. No, krynolina, oczywiście gorset. Mamy torebeczkę. Mamy, proszę zwrócić uwagę na tę słodką parasolkę. Dodatki, biżuteria, oczywiście oryginalna z tego okresu, więc jak Państwo będą później chcieli podejść z bliska obejrzeć, to zapraszamy. Budka. To jest takie bardzo charakterystyczne nakrycie głowy dla tego okresu. My jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innych kapeluszy, a to jest właśnie najpopularniejszy typ nakrycia głowy w owym czasie. Z pięknym, okalającym twarz rądkiem, z falwaneczką z tyłu i jeszcze kwiatuszki oczywiście. Dziękuję. Przykład sukni balowej. No bo oczywiście dama to nie tylko zajęcia dzienne, no ale przede wszystkim trzeba iść też czasem do teatru, na koncert, no i na bale. Tu mamy przykład sukienki właśnie z lat 50. z kładem falman, pięknym. Nasza modelka nosi chustkę, ale to dlatego, że słońce świeci, wiadomo, nie może się opalić. Specjalnie dla Państwa. Proszę zwrócić uwagę na biżuterię, na wąską tasiemkę z klejnotem na szyi wpiętym, na kokardy dopasowane do sukni. Torebka jest oczywiście piknikowa. No i oczywiście dama nie mogła pojawić się na balu bez rękawiczek. Wiązało się to z kwestią odrobinę purytańską, czyli nie dotykamy partnera, zwłaszcza męskiego, gołą ręką, bo to jest nieprzyzwoite. Uszycie takiej sukienki to właściwie między 20 a 80 godzin pracy. Nasze sukienki składają się, to nie jest tylko to, co widzimy na wierzchu. Mamy na sobie krynolinę, przynajmniej dwie halki, spódnicę, z bielizny jest koszula, gorset, stanik gorsecikowy, bluzka i dopiero stanik sukni wierzchniej. Czyli to, co widzimy, czyli życie kobiet dwa wieki, powiedzmy, wstecz, to nie było łatwe życie. Absolutnie nie. Nie chciałabym się urodzić w tamtych czasach. Powiem szczerze, nie, naprawdę nie. Ale mimo tego fascynują Panią te czasy, bo stara się Pani po prostu je w naszych pamięciach zachować. Naprawdę jestem pełen podziwu, bo wymaga to mnóstwo zachodów. Nasze stowarzyszenie zajmuje się propagowaniem kultury cywilnej tego okresu. Mamy w Polsce mnóstwo towarzystw wojskowych, bitwy rekonstrukcyjne. Czy to Grunwald średniowieczny, czy jakieś walki szlachciców, nawet walki napoleońskie. No dzisiaj byliśmy na Zamku Grodno, gdzie toczono bitwy wśród rycerzy. Chociażby. A rekonstrukcji cywilnej jest mało. I nasze stowarzyszenie właśnie pokazuje, czym się panie mogły w tym okresie zajmować. Panów też mamy, ale w sam raz nie dzisiaj, więc nie mogłyśmy Państwu pokazać tych strojów, też fajnych. Ale tak, chcemy pokazać, jak kobieta się w tym stroju poruszała, że nie było to jakieś straszne ograniczenie względem ich czasów. One miały zupełnie inne życie. Kobieta bogata nie pracowała, nie musiała gotować, ewentualnie weszła do kuchni, zajrzała. Dobrze. Omówiła kwestie sprzątania z ordynasem, z kucharką, mówiła jedzenie na tydzień albo na dzień, na kolację. A poza tym zajmowała się życiem towarzyskim, pracą dobroczynną, chodzeniem do teatrów.